Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Co prawda obiecałem, że zaczniemy w innym miejscu, ale postanowiłem cofnąć się do kościoła, bo nie dawały mi spokoju te wszystkie piły, także tutaj poza wizją poszperałem i znalazłem wszystkie oprócz tej jednej, także zostawiłem ją tutaj na deser, także ją sobie ujawnimy i powinna się ujawnić jakaś nowa historia czy nowe zadanie, także jedziemy. Ukończone. Upiór z dzwonnicy. Obejrzyjmy w takim razie historię. Mam nadzieję, że ona gdzieś tutaj jest. Zaraz sobie ją może znajdziemy. Gdzie to się znajduje? Zaraz, słuchajcie, będziemy szukać. To są nie, to nie są te rzeczy. Dodatkowe może zadania. I szukamy, gdzie jest... Gdzieś mamy ten upiór z dzwonnicy. Gdzie on jest? To jest pytanie. Upiór z dzwonnicy. Okej, zobacz. Odtwarzaj media. To było somewhere around noon on a Sunday when I got a call from the pastor. He was looking for someone to fix up the old church. It had been sitting up on that hill, abandoned for over 40 years after getting hit by lightning back in 98. It suffered a bunch of fire damage. So, of course, I agreed to help. I knew something was wrong the second I stepped inside. As an inexplicable chill came over me. Anyway, I shook it off and I set to work. As I started tearing up the damaged floorboards, they were all bad. Well, I uncovered an old rat's nest. It seemed like any of the others I'd seen over my 22 years in the construction business, until I saw the scraps of human hair and bones that the rats had used to make it. Well, suddenly I heard the floorboards on the second floor creaking above me, and the sounds of a young girl weeping. Well, you know, I was worried that the damaged section of the ceiling was going to give away under her weight. So, you know, I yelled, "Hey, you know, stop, come down immediately." Well, my voice must have startled her because she went completely silent. So I got up and I went to look for her. When I entered the room upstairs, though, I was surprised to see it completely empty. It only took me, you know, a minute to make my way up there, and I would have heard her run off if she did. That's when I heard the weeping again. Only this time it was coming from the bell tower. So I climbed up the long, treacherous, curving stairs at the top, and I noticed what I thought was dried blood dotting the way. When I finally got up to the belfry, I was just paralyzed with terror. Because lying before me was the withered corpse of a young girl. Judging by her sun-bleached clothes and weathered bones, it seemed like she'd been lying there for the better part of those 40 years the place had been empty. The rats, I mean, they picked her bones clean. I took off running. I didn't stop until I got all the way to town. The ravages of time made it impossible for the authorities to get any identity on this girl. It seems Salem will never know who killed her. Some people still claim to hear her weeping there. As for myself, I never went back. Nie wiem jak u was, ale mnie zdrowo przeszły ciarki. Także to była taka opowieść o duchu, to był cel poboczny zupełnie tej gry, taki zupełny, no powiedzmy, cel kolekcjonerski. Także no myślę, że bardzo, bardzo ciekawy i nadający klimat, także lecimy tam, gdzie skończyliśmy, czyli wychodzimy z kościoła, mieliśmy udać się na posterunek policji i tam się oczywiście zaraz udamy. Szukam tylko wyjścia z kościoła, chyba idę w dobrą stronę. I będziemy dalej kontynuować naszą
bardzo ciekawą przygodę. Być może później, na koniec gry, jeśli będzie taka możliwość, albo będę w okolicy, to udam się po prostu do tego pierwszego mieszkania, tam gdzie zostałem zastrzelony, żeby odkryć jeszcze tą dodatkową zagadkę, której nie odkryłem. Tam był ten wilgotny grób, czyli również opowieść. Także teraz udajemy się, tak jak poprzednio, na posterunek policji. Także tutaj już oczywiście byliśmy. I lecimy dalej z naszą opowieścią. No tutaj widzę coś do kościoła. Do kościoła to ja nie chcę przejść, ale tutaj widzę coś do ujawnienia. To już było, także to po prostu pokazało się raz jeszcze. Okej, komenda policji w Salem. Tutaj oczywiście zagadkę odkryliśmy. Także lecimy sobie na górę. Tutaj chyba nie da się nigdzie przejść. Nie, tutaj nie da się, także żadnych dodatkowych zagadek nie ma. A tutaj nie mogliśmy za bardzo jak tam przejść. Czy ja te łódki mogę jakoś minąć? No właśnie. Jak ja tutaj przyszedłem? To jest pytanie ciekawe. Wydaje mi się, że tędy, ale... To są schody. Ujawni. A, dzięki temu uda nam się przejść na górę. No okej. O, tutaj w ogóle nie szliśmy jeszcze tędy. Także idziemy. Całkowicie nowej lokalizacji. A tutaj teraz będę troszkę szperał. Rozglądał się, może uda się coś trafić ciekawego. O, mamy coś. Przemyślenia Julii, tatuaż z samochodem. Tutaj sobie usunęliśmy. Znajdujemy 15, płomień wiekuisty, czyli to jest kolejna kolejna rzecz, że możemy zdobyć kwestię tej dodatkowej powieści o duchach. Także sporo tutaj na pewno tego będzie do szukania. Jeśli nie uda się tego zrobić oczywiście w trakcie samej gry, to będę próbował najwyżej później, na sam koniec gry. Dobra, lecimy w kierunku komisariatu policji. Co dalej? A, no tak, płoty nam tutaj nie przeszkadzają. Też się próbuję coś kombinować, żeby coś otworzyć. Tutaj jakieś zakamareczki. Sprawdzimy je sobie. Tutaj mamy znowu chyba... Zobaczmy. Poczucie winy Rexa, przemyślenia Rexa, 1 na 2. Tutaj sobie troszkę pokręcę się. Nic mnie to nie kosztuje, a może tak jak tutaj uda się... Przemyślenia Julii zebraliśmy, kiedy się poznaliśmy. Nic nie ma. Przeszła sobie. Tutaj ci ludzie to raczej nie będą w żaden sposób związani ze śledztwem. Także ja na razie się po prostu kręcę.
Pewnie powinienem iść na prosto na komisariat, a nie się tak kręcić, ale ciekawość moja jest dosyć duża. Informacja o zabójcy. Wiadomość artykuł 2. Przeczytajmy to, bo to może być ważne. Policja Salem nadal nie potwierdza związku między ostatnimi makabrycznymi zdarzeniami. Wśród mieszkańców krążą pogłoski, że morderstwa są dziełem jednego człowieka. Jedynym elementem, który do tej pory łączy wszystkie zabójstwa, jest znak przypominający dzwon, postawiony przez sprawcę na miejscach zbrodni. Nikt nie ma bladego pojęcia, co może oznaczać ten znak. Sam dzwonnik postawia ten swego rodzaju podpis zapewnie z powodów osobistych. Także tutaj ta historia, którą ujawniliśmy dodatkową, wiąże nam się jak najbardziej z tym dzwonnikiem. Być może na koniec jakoś uda się połączyć te fakty. Pewnie on tą dziewczynkę, chociaż nie ten wiek, ale może na przykład sugerował się, czy naśladuje kogoś sprzed lat. Wszystko jest możliwe. Tutaj sobie na razie zbieramy. Przemyślenia Julii. 8 na 38 to bardzo dużo nas. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Jakieś zupełne zakamarki. Informacje o zabójcy. Zobaczmy to. Nigdy by się nie zabiła. Była zadowolona z życia, miała wielu znajomych. Ktoś się zabił, na pewno. Szukamy. Tutaj mamy kotka, czyli będzie można opętać kota i iść tam na pewno na górę. Tutaj również jakieś zakamarki. Także wybaczcie, że ja tak troszkę zboczyłem z kursu naszej opowieści. Ale nigdy nie wiadomo, czy nie trafi się jakaś dodatkowa. Ja jeśli chodzi o gry, to jestem... Nie zależy mi na jak najszybszym przejściu gry, tylko na cieszeniu się z tej gry jak największym. Odkrywaniu tajemnic. Tutaj sobie pójdziemy tym naszym koteczkiem. Gdzie teraz koteczku? Tutaj, po tej szmatce. No proszę bardzo, udało nam się zdobyć ten promień wiekuisty. Także dzięki temu... A skoczysz, kotku, stąd? Skoczysz. Okej. Stąd chyba przeszedłem. Może i nie. Coś tutaj mamy. Nie, po prostu... Takie coś... O! Hey, buddy. You on the clock or something? I was. I worked here 10 years until I couldn't take it anymore. And ate a gun. Some secrets are just too heavy to carry. What exactly did you do? Some landscaping? Mostly grave digging. Pretty much everything you'd expect a groundskeeper to do. You know that's not what I meant. Look, you were once a detective, and I was once a... humble groundskeeper. Let's just leave it at that. Fine by me, I was just trying to help. Okej, nic nam tutaj nie chcę powiedzieć. Tutaj by się przydało zdecydowanie wejść w jakiś sposób. To na pewno. No tutaj widać, że jest ten fragment. Że bardzo by się przydało tam zajrzeć. Ale to jest wszystko zablokowane. Chyba, że ta para może uda się opętać. Don't even think it's the same guy. Copycats. I wonder if I'm more of those historical blacks. Said nobody ever. Nie wiem, mam nadzieję, że to, że tutaj nie udało się przekonać tego bohatera, nie wpłynie na to, że nie będziemy mogli ukończyć tego zadania. Tam się nie ma jak schować. No zobaczymy, co z tym. I said, let's leave it.
Mam nadzieję, że uda się to jakoś do tego jeszcze wrócić. Także na razie pójdziemy dalej. Tutaj mamy cmentarz, ale na razie widać, że jest nieczynny. Tutaj jest sporo jakiegoś takiego ognia. Po prostu widzimy przeszłość. Czyli wszystko tutaj było kiedyś spalone. Proszę, zrobiliśmy sobie schody. Ujawniliśmy. Co dalej? Próbujmy. Spadłem na dół, a tam coś na górze było. Spróbuję w takim razie raz jeszcze. Coś chyba nie da jakoś za bardzo skakać. No ewidentnie tutaj coś jest. Jak się do tego dobrać? To jest pytanie. Tutaj nie mamy nic. Może tutaj coś? Też nic. Słuchajcie, no nie mam pojęcia, czy jest to jakiś skok w ogóle. Chyba nie. Sprawdzę jeszcze w sterowaniu, jeśli jest w ogóle taka możliwość. Opcje gry, bieg, ruch, zadania, interakcja, pauza. No nie ma tutaj żadnych takich opcji typu, no chyba że się rozpędzę po prostu biegiem. Nie wiem jak się tam dostać, to są powiedzmy kwestie mocno poboczne. Może później, może nigdy. Także chyba powoli będziemy kontynuować po prostu naszą opowieść i będziemy udawać się na komendę. Jeszcze tutaj zerknę, czy coś nie da się ujawnić. Nie, także idziemy sobie. Tutaj nic. Tak już tutaj pytaliśmy, tutaj widzimy, jakie kiedyś te szubienice na głównym placu były. Naprawdę świetne jest to mieszanie się tego czasu. Rewelacyjny pomysł. Mamy jakąś wskazówkę. Przemyślenia Julii. Ronan się oświadcza, czyli oczywiście ja jako główny bohater. Tutaj widzę, mamy coś do ujawnienia. Kolejny fragment. Okej. Jeszcze aż 12 nam potrzeba. Tutaj też widzimy jakieś... O, przy okazji przyszedłem, także już sobie ujawnimy. Zobaczymy, czy kotek nam w czymś pomoże. Zobaczymy, co tutaj będzie. Tutaj koteczku. Świetny jest ten pomysł z kotem, naprawdę. Rewelacyjny. Oj. Jest, udało się. I dzięki temu ujawniliśmy kolejny element.
co, koteczku, spróbujesz się zaskoczyć jakoś? Udało ci się, świetnie. No dobra, mamy kolejny element. Ten odcinek widzę, że będzie taki mocno... powiedzmy, dużo zbierania było tych różnych rzeczy. Mało samej historii. Ale i taki odcinek myślę, że warto podkrywać troszkę dodatkowych tajemnic. O, tutaj przy okazji również coś się udało znaleźć. Przemyślenia Julii. Tutaj mamy kolejny. Jeszcze aż 9, no to masa. Jakaś piękna armata. No ale zwiedzam. Mamy kolejny. Doskonale. Warto troszkę poszperać w tych grach. Mamy znowu coś? Nie. Wydawało mi się tylko. Także próbujemy iść dalej. Ale chyba cały czas wychodzę w to samo miejsce. Nie mogę w ogóle znaleźć tej komendy. Co my tutaj mamy? Historia procesów czarownic. Bardzo ciekawa rzecz. Na razie tutaj nie. Bardzo fajne są te poboczne różne wątki. No muszę trafić na tą komendę. Na razie bardzo tutaj się gubię. 25 metrów, 18 metrów. No to musi być tutaj gdzieś. 7 metrów. Tutaj 36 metrów znowu. Gdzie jest ta komenda? No tutaj coś mamy przy okazji, chyba nie. Ale kim jest? Sprawdźmy, pomóż. Hey, hey, hey. Calm down for a second and talk to me. What's your name? Brad. Good. Now, tell me what happened. I don't know. We were out of the town blowing off some steam. One drink turned into three, and three turned into... who knows how many. The details are hazy. I must have been driving Rick and Laura home when... Oh, God! I killed them! I'll never forgive myself for doing this! You don't know if you did. You said it yourself, the details are hazy. Now, I can take a look around here and see if anything jumps out at me. God, what have I done? Tragiczny wypadek samochodowy. Czy kto prowadził? No w takim razie mamy takie dodatkowe śledztwo. Myślę, że fajnie. Szkocka. No to jest dosyć jasne. Jedna z trzech wskazówek, także sprawa myślę będzie bardzo prosta. Paragon ze stacji benzynowej. Stacja benzynowa niedaleko. Tutaj jeszcze przy okazji sobie ujawnimy to. Plus historia Salem. Okej. Kto prowadził? Mamy jeszcze kolejny element. Brad. This must be Brad's car. It's not looking good. No prosta, prosta sprawa, także myślę, że to już jest jakoś do rozwikłania. Tylko jak to zrobić? Czy mam szukać tej stacji benzynowej jeszcze? Ciekaw jestem w ogóle, jak on tutaj wjechał w taką uliczkę. No musimy chyba poszukać tej stacji
jakoś benzynowej, nie wiem jak, ale żadnej tej stacji nie widziałem. Jak się tam dostać? Jeszcze zerknijmy sobie nasze wskazówki, dodatkowe zadania. Przemyślenia, wspomnienia, historia Salem, to nie. To też nie. Gdzie to znaleźć? Poczucie winy Rexa. Zablokowane. No nie wiem, słuchajcie, jak to zakończyć. Troszkę w tym momencie jest to mocno nieintuicyjne, żeby aż tak daleko gdzieś szukać stacji benzynowej. Znaliśmy na pewno komisariat policji. O, ale jest i stacja benzynowa. Także udało się. Kobieta tankująca samochód. I didn't know you were such a lightweight. Mamy tutaj kolejne wskazówki. Sporo tych wskazówek. Także myślę, że sprawa będzie dosyć łatwa. Mamy świadka, mamy drugą osobę. Czy coś jeszcze tutaj? Ktoś coś widział? Chyba nie. Tutaj czegoś wyraźnie szuka. Ale tutaj to chyba troszkę za daleko, żeby się... Tak mi się wydaje przynajmniej. Czy jest jakiś świadek, który widział, kto prowadzi? Może ten? Sprawdźmy tych kierowców jeszcze. Kierowca to jest tylko przelotny. Ale może tutaj ta osoba cały czas coś majstruje. Nic chyba nie możemy zrobić. Czy ktoś tu mógł cokolwiek widzieć? Tablica pamiątkowa stacji benzynowej. To jest historia Salem oczywiście. Myślę, że tutaj aż tak daleko nikt by nie mógł widzieć. Jeśli ktoś by był jakiś świadek, to musiał być gdzieś tutaj. Czyli mamy kobietę tankującą samochód. Mamy to, mamy to, trzy elementy. No, brakuje nam jeszcze kilku. Ewentualnie no, mogę jeszcze tutaj zerknąć, czy... Może ktoś coś widział, kto wie. Historia Salem, tablica pamiątkowa fontanny. Aczkolwiek nie wydaje mi się, że aż taki... taką długą drogę, by tutaj ktoś mógł coś widzieć. No raczej nie, raczej nie.
No dobra, spróbujmy rozwiązać tą zagadkę z tymi elementami, które mamy na początek. Brat dzwoni, Laura tankująca samochód, wymiotujący Rick. Jest. Tajemniczy huk. Co dalej? Z tym tajemniczym hukiem trzeba pewnie zapytać w takim razie Rika. Tylko gdzie on tu był z tym samochodem swoim? Tutaj jest. Może uda nam się coś do niego? Nie. Strasznie to zagadkowe. Co my tu mamy? Informacje o zabójcy. No i co nam to mówi? Mamy te wszystkie wskazówki. Jeszcze raz na spokojnie sobie zobaczmy to zadanie. Czy gdzieś ono tutaj jest? Czy to jest w ogóle... Zobaczmy te wskazówki. Nowe, niedokończona sprawa. Gdzie jest ten samochód? Tak, tajemniczy huk, zobacz. Co to jest ten tajemniczy huk? Wszyscy słyszeli głośny huk. Gdyby tylko usłyszeć, dowiedzieć się, co słyszeli. So weird. Somebody was alive, and now they're not. Nie. Dobra, słuchajcie, tutaj na razie przerwiemy i dokończymy sobie tą zagadkę od kolejnego odcinka, bo już jest ponad pół godzinki, także do usłyszenia, do zobaczenia w następnym. Cześć.